Dzień dobry, to już prawie 3 minuty po 8, drogi Bogdanie. Drodzy Państwo, moim gościem jest wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Szwajcarska precyzja. Dzień dobry, witam Państwa. No więc ze szwajcarską precyzją spytam, chociaż odpowiedź by może nie być równie precyzyjna, czy jesienią chleb będzie kosztował 10 zł? No odpowiedź nie będzie precyzyjna, bo trudno przewidzieć, czy będzie kosztował 10 czy 7, ale na pewno nie będzie tańszy, dlatego że jeśli sytuacja tak się będzie dalej rozwijać, szczególnie na Ukrainie, gdzie wojska rosyjskie strzelają do rolników ukraińskich, nie pozwalają obsiewać pól, a Ukraina jest ogromnym eksporterem zboża na cały świat, głównie na kraje arabskie, północną Afrykę, to naturalne, że cena zbóż będzie rosła. Światowa cena zbóż wzrośnie. Teoretycznie Polski mogłoby to nie dotknąć, bo my w zasadzie niemal nie kupujemy zboża ani z Ukrainy, ani z Rosji. My eksportujemy zboże. Tak, ale to tylko możemy się czuć bezpiecznie, że u nas zboża nie zabraknie. Natomiast to wcale nie znaczy, że cena zbóż nie wzrośnie, bo tutaj jednak ceną rządzą światowe rynki. To nie jest tak, że my możemy sobie wyizolować i zrobić sobie swoją jakąś cenę. No więc cena zboża ceną zboża, ale są też inne rzeczy. No, prezydent Duda wczoraj mówił, że wstrząs na światowym rynku żywności będzie bardzo poważny. Skutki tego, mówił o wojnie, muszą być katastrofalne. Grozi nam katastrofa ekonomiczna? Czy tutaj w zasadzie Polska, to może można by paradoksalnie powiedzieć, że no, mogą nawet rolnicy na tym skorzystać, chociaż jest to rzeczywiście paradoks. Rolnicy mogą skorzystać, ale konsumenci na tym stracą i to jest skutek wojny i myślę, że w tym momencie, kiedy Ukraina rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, że nie będzie mogła obsiać pól i będzie mniejsza produkcja zbóż, no to jest to ryzyko nieuniknione. Panie premierze, do tego tematu obiecuję, jeszcze wrócimy. Mógłbym powiedzieć tak, gdybym był Danutą Cholecką, że mimo wściekłych ataków antypolskiej opozycji, rząd Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny obniża podatki. Więc moje gratulacje, panie premierze, chcecie obniżyć podatki. Z 17% najniższa stawka ma spaść do 12%. Czy to już jest postanowione, czy to tylko obietnice? Nie, to są już propozycje. Oczywiście postanowione będzie wtedy, jak parlament przyjmie ustawę i prezydent ją podpisze. To jest postanowienie. Natomiast to są już przygotowane projekty obniżenia podatków do 12%, ale przypomnę, również w tym pakiecie jest likwidacja tak zwanej ulgi dla klasy średniej. Więc chciałem od razu Państwu powiedzieć, bo teraz już poważnie, proszę Państwa, trzymajcie się mocno za portfele, bo rząd obniża podatki. A jak rząd obniża podatki, to wiadomo, czym to się może skończyć. Ale teraz poważnie. Panie redaktorze, ale tak już też poważnie, to obniżenie, nawet i likwidacja ulgi dla klasy średniej, będzie się wiązało z obniżeniem realnym podatków dla wszystkich. Ja panu powiem, bo nawet czym to się gdybyśmy, na pewno będzie. To gdybyśmy pan obiecuje. Gdybyśmy chcieli, to i tak w trakcie roku budżetowego podwyższyć podatków nie można. Można dokonywać zmian tylko i wyłącznie na korzyść. Nie wiem, tylko wie pan co, ja, żeby się przygotować do tej rozmowy, postanowiłem zadzwonić do trzech różnych księgowych. Jedna obsługuje bardzo duże przedsiębiorstwo w dużym mieście na południu Polski, druga pracuje w Warszawie w dużej firmie księgowej, a trzecia samodzielnie prowadzi małą swoją firmę księgową w małym mieście na prowincji. Zadałem każdej jedno pytanie. Czy wiesz, jak będziesz rozliczała swoich klientów w tym roku? Żadna nie wie. To, co pan mówi, to są obietnice. Fakty są takie, że będzie jeden wielki chaos, przy którym Polski Ład będzie wzorem porządku i jasności. No, myślę, że czekajmy, aż zostanie wdrożony ten zapis o 12% podatku. Panie premierze, mnie aż dech zapiera w piersiach. Przecież wy szykujecie jakąś kolejną kompromitację i chaos będziecie zwalczać chaosem. No przecież, panie premierze, ja dam panu przykład. 10 lutego zeszłego roku obiecywaliście nowy ład po pandemii. Tak go obiecywaliście, że przez rok nie byliście w stanie go wdrożyć i 11 stycznia tego roku już kilkaset razy zmieniliście przepisy. Panie redaktorze. Teraz jeszcze nie ma tych przepisów, a wy mówicie, że będziecie, że nowe przepisy wejdą od 1 lipca.
nie jest to tak skomplikowane, jak teraz to się komentuje. Wręcz... Ale księgowe nie wiedzą, jak będą rozliczać, no to kto ma wiedzieć? Ale to się dowiedzą. Wystarczy zajrzeć do projektu i będzie wszystko widać, więc naprawdę nie jest to problem. I oczywiście zawsze można mówić, że jest chaos, ale ta zmiana uprości, bardzo uprości system podatkowy. Rzeczywiście skomplikowany ulgą dla klasy średniej. Panie premierze, ja to potwierdzam. To teraz niech pan odpowie, może pan to wie, jako wicepremier, jak będziemy się rozliczać za rok 2022? Bo w tej chwili możemy się rozliczać według Polskiego Ładu, czyli według tych przepisów, które obowiązują. Być może będziemy się mogli rozliczać po staremu, bo tak powiedział pan premier, że jak ktoś straci, to się będzie mógł rozliczać z przepisów z zeszłego roku. Chyba że się będziemy rozliczać po nowemu z tym 12-procentowym podatkiem. Nikt nie ma prawa wiedzieć, jak będzie wyglądało rozliczenie za obecny rok. A przypominam panu, że jest kwiecień. Rozliczenie w tej chwili to są zaliczki, natomiast rozliczenie całe dokonujemy po zakończeniu roku i system rozliczenia będzie opisany w tej ustawie i na pewno nie będzie skomplikowany. Nie, będzie bardzo łatwy. Tak jak Polski Ład był łatwy, prawda? No właśnie teraz ta zmiana ma ułatwić to, co było bardziej skomplikowane. Ale naprawdę, panie dyrektorze... No, to jest bardzo ważne pytanie dla setek ludzi, dla milionów ludzi. To znaczy... Każdy z nas chciałby wiedzieć, jakie będzie płacił podatki. No, przepraszam bardzo pana. No to chyba już jest jasne. 12%, w ogóle nie jest 12%, jasne. Więc tutaj jest to kolejne obniżenie podatków. Kolejne obniżenie podatków. Bez ulgi dla klasy średniej, ale 12% od połowy roku, prawda? Ale to jest to kolejne obniżenie podatków, panie redaktorze. Wie pan co? Ze względu na to, co wy już tyle razy obniżaliście podatki. No faktycznie. Mhm. Że ludzie się nie mogą w tym połapać, bo za każdym razem płacą więcej. No ale akurat na obniżeniu podatków nikt nie narzeka, panie redaktorze. To wie pan co? To jeszcze sekundka. Wie pan, ile jest poziomów składki zdrowotnej? Tej, która miała być prosta, jasna, klarowna i dla każdego taka sama? No na razie jest jeden poziom, natomiast w zależności od składka zdrowotna dla każdego jest na jednym poziomie. Natomiast dla różnych form zatrudnienia inaczej to się rozlicza. Panie premierze, więc jak ktoś ma umowę o pracę, ale właśnie, to płaci 9% przychodu minus tamte wydatki na składkę. Jak ktoś ma podatek liniowy jako przedsiębiorca, to wie pan, ile płaci? Też płaci ile? 9% w zależności od zawodów. 4,9. Ale w zależności od zawodów. I tam jeszcze są też ulgi. Ale dobrze. Każdy osobiście płaci jedną składkę. A jak płaci w podatku, jak ma podatek liniowy, przepraszam, jak jest na ryczałcie, to ma 3 stawki. Panie premierze, wprowadziliście składkę zdrowotną, inaczej liczoną i wprowadziliście... Ja się doliczyłem 5 składek, ale być może coś przeoczyłem, bo na pewno jest jeszcze i więcej. Dla jednej osoby jest to jedna składka, panie redaktorze. Tak, tylko no właśnie. Czy nie sądzi pan, że... Nie to, że każdy płaci ileś składek, tylko ma jedną. Ale czy to nie jest tak, że chaos? Leczycie kolejnym, jeszcze większym chaosem? Panie redaktorze, no będziemy cały czas mówić o teorii i o... A to nie jest teoria. Przypomina pan styczeń tego roku? Przypomina pan sobie styczeń tego roku? Ale naprawdę o tym mówiliśmy. Jeśli pan redaktor chce wykorzystać całą audycję do tego, żeby głosić, że obniżenie podatku jest kolejnym chaosem, no to możemy tak rozmawiać do końca audycji. Naprawdę, panie redaktorze, no apeluję o to, żeby jednak nie tylko mówić ale rozumiem, o teorii. Ale rozumiem, że pan chciałby porozmawiać o swoich sukcesach. Tylko panie premierze. Tylko nie mówimy cały czas o tym samym. Zresztą pan redaktor mówi o tym samym, nie mając jeszcze ustawy, nie mając wpływu, twierdząc, że jest kilka stawek dla różnych zawodów. Obiecaliście uproszczenie podatków. Pokazuje na przykładzie składki zdrowotnej, że zamiast uproszczenia jest ich skomplikowanie. Obiecaliście... Konkretnej osoby jest jedna stawka podatkowa, panie redaktorze. No właśnie. A księgowa nie ma zielonego pojęcia, jak nikt liczyć. Nie występuje do Urzędu Skarbowego w kilku osobach. Tak. No właśnie. W kilku osobach nie, rzeczywiście. No ja występuję w jednej osobie. No właśnie, osobie dla pana jest jedna stawka podatkowa. I dlatego ja państwa serdecznie zapraszam do internetu, Radio RMF24, Interpel. Dalszy ciąg tej rozmowy. Kłaniam się nisko słuchaczom. Panie premierze, to skończmy może ten temat jedną zapowiedzią. Kto za bałagan, jeśli się pojawi, bo ja obstawiam, że się pojawi, tym razem poda się do dymisji? Ja jestem przekonany, że teraz najtrudniejszą, czyli najbardziej skomplikowanym zapisem była
ulga dla klasy średniej, jeśli tą ulgę dla klasy średniej zastępujemy prostym rozliczeniem podatkowym, czyli prostą stawką, obniżeniem oczywiście, 12%, no to już to tylko będzie uproszczenie, a nie komplikacja. Czyli to będzie teraz już będzie prosto. Będzie Polski, na pewno dużo prościej. Pamięta pan zapowiedzi, jakie towarzyszyły Polskiemu Ładowi? Nawet te zapowiedzi, które sam pan Nadal podtrzymuje. I jak to, co ale mówiłem, ulga dla klasy średniej była zapisem skomplikowanym, ale faktem jest, że na polskim podatkowym ładzie skorzystali podatnicy, proszę popytać wszystkich, oczywiście ci, którzy mieli zarobki w tej niższej strefie. W niższej strefie, no wie pan, tysiąc razy rozmawialiśmy o tym, no ja nie wiem, która to jest ta wyższa strefa na przykład, no bo jak się okazało, można mieć emeryturę powyżej 5000 brutto, czyli na rękę 4,5 mniej więcej, żeby dostać podwyżkę podatku, czyli dostawać mniejszą emeryturę. To są ci najbogatsi, tak? Ci, którzy mają 4 tysiące na rękę emerytury. No, 4 tysiące na rękę emerytury. To są najbogatsi to nie Polacy. To nie jest grupa dość powszechna wśród emerytów, panie redaktorze. Nie, to nie jest grupa. I pan uważa, że oni zarabiają za dużo, trzeba je zabrać, tak? Nie chodzi o to, że za dużo, tylko dzięki tej reformie podatkowej, emeryci, którzy otrzymywali na rękę 1200 zł, zyskali prawie 150. Znaczy, przepraszam bardzo, wie pan Polski Ład, więc trochę... Polski Ład wyglądał w ten sposób, że moja matka nie dostała nic podwyżki, a mój ojciec, który miał 4500, tak, bo pracował do 70 któregoś roku życia, więc mój ojciec, który miał 4500, dostaje 4400. Te 100 zł go nie zmali. Tylko pokazuje na tym przykładzie, że no tak... Tylko że osoba, która dostawała 1500 zł emerytury, dostaje o sto kilkadziesiąt złotych więcej, panie redaktorze. I tych osób, które mają 1500, dla nich jest ważniejsze te 150, naprawdę ważniejsze, bo to jest 10% podwyżki mniej więcej przy tej emeryturze. Czyli chce mi pan powiedzieć, że Polski Ład polega na tym, że zabierzemy tym, którzy zarabiają, bo mówiliście tak, że stracą na tym ci, którzy zarabiają najwięcej, tak? Tak, mówiliśmy. I te 4000, 4,5 na rękę to są ci najbogatsi. Nie 4,5 na rękę, 4,5 tylko na rękę zarabiają mój ojciec Natomiast na pewno, jeśli chodzi o emerytów, zyskali to ponad wszelką wątpliwość, którzy mają emerytury. No, choćby netto poniżej 2000. Pańskie wszelkie wątpliwości rozmijają się z tym, o czym informują nas kolejni słuchacze, pisząc do nas, dzwoniąc do nas, mailując. Naprawdę, panie premierze, czasami warto wyjść ze studia. Ale ja naprawdę, panie redaktorze, znam osoby, które biorą emerytury poniżej 2000 i wszyscy zyskali na tej emeryturze. Tak. I nie mogą się dochwalić. Panie premierze, dobrze, to... To nie chodzi o to, żeby chwalili, tylko nie zaprzeczajmy faktom, panie redaktorze. Ale ja nie tak zaprzeczam faktów. No, ale pan próbuje wcisnąć coś, co nie jest prawdą. Zaraz, panie premierze, co nie jest prawdą? Nie jest prawdą to, że emeryci na przykład zarabiający, czy dostający, bo emeryt nie zarabia, tylko otrzymuje emeryturę, poniżej 2000 netto nie zyskali. Ale ja tego nie powiedziałem. Nie zyskali. Ale ja tego zyskali. Nie powiedziałem. I jest zdecydowana większość. Panie premierze, pan mi teraz składa w usta słowa, których nigdy nie wypowiedziałem. Więc tutaj... Przeprosiny przyjęte, panie premierze. Przeprosiny przyjęte. Cieszę się, że pan to zrozumiał, przeprosiny przyjęte. Ja tego nie powiedziałem, więc proszę mi nie wkładać w słowa, których nie wypowiedziałem. Natomiast ja postawiłem pewną tezę. Biorąc przykład Polskiego Ładu, który był ogłoszony w lutym i spowodował absolutny chaos i kompletny paraliż na początku stycznia urzędów skarbowych i ZUS-ów, daję panu, znaczy wysyłam taką tezę, że wasza obniżka podatków w środku roku, likwidująca już w zasadzie zupełnie Polski Ład, który okazał się kompletną klapą, czego pan nie chce przyznać. Likwidująca jeden zapis Polskiego Ładu. Najważniejszy chyba, czyli ulga dla klasy średniej. No dobrze, czyli... A to jest zupełnie, to jest był jeden z elementów. Trzy rzeczy, które zrozumieli ludzie z Polskiego Ładu. Obniżenie podatków. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, o tym pan redaktor zapomniał. Tak, ale nie, 30 tysięcy kwota wolna od podatku. I do tej pory była... I co jeszcze? I składka zdrowotna. Były trzy rzeczy. Tak. Pierwsze podatki, drugie to jest kwota wolna od podatku i to zostaje, tak? I to kwota zostaje. Oraz składka zdrowotna, która też zostaje. Tak. Ta drakońska, jak niektórzy mówią, składka zdrowotna. Przecież do tej pory zostaje. Była taka sama, panie redaktorze. Nie, nie była. No 9% składka zdrowotna. Była powszechna składka zdrowotna, była 10%. Do kiedy? Zawsze była 9% składka zdrowotna. Była tylko zaliczana w poczet podatku. Tak, właśnie. A teraz jest to skompensowane i to zwielokrotnione kwotą wolną od podatku. Więc naprawdę tutaj
niewiarygodne, w jakim świecie pan żyje. No ale panie redaktorze, no składka zdrowotna nie była 9% przedtem. Nie, panie premierze. No więc o czym my mówimy? Panie o redaktorze. Tym, co realnie dostaje do... Realnie, składka zdrowotna do tej pory, do jeszcze do ubiegłego roku, była 9%. I teraz też jest 9%, ta najwyższa. Drodzy obywatele, pozwólcie, że wam coś wytłumaczę. Ale ja, to pan redaktor teraz zaprosił mnie, żeby... Więcej. Panie redaktorze, jak pan chce obywatelom tłumaczyć, to może pan wytłumaczyć to beze mnie, a nie tłumaczyć to, co ja powiedziałem. Panie premierze, te emocje nie są potrzebne. Nie, ale ja pytam pan tylko ludziom tak. Teraz wmawia, ale ja tylko pytam, że ludzie na podniesieniu składki zdrowotnej zyskali, tak? Ja nie wmawiam, tylko stwierdzam fakty, że ludzie zyskali bardzo mocno, tym bardziej i mniej zarabiali, na podniesieniu kwoty wolnej od podatku, która została podniesiona do 30 tysięcy złotych. I to był główny element... O składce zdrowotnej. Bo składka zdrowotna nie została zmieniona, panie redaktorze. Nie była 9%, jest 9%. Panie premierze. Czy to jest nieprawdą? To oczywiście, że jest nieprawdą. Nie. Oczywiście, że jest nieprawdą, dlatego że jeżeli ja panu biorę 9%, tylko odliczam to od podatku, a biorę panu później 9%, inaczej. Można płacić te 9% w ten sposób, że te 9% jest już wliczone do kosztów podatku, prawda? Tak było dotychczas. Teraz oprócz podatku i tak muszę zapłacić jeszcze dodatkowe 9%. Panie redaktorze, no, ile panie razy premierze, można to tłumaczyć? Składka zdrowotna jako 9%. Człowiek, który jako tak zwany samozatrudniony, wiem doskonale. No jeżeli chce mi pan powiedzieć, że ja na tym zyskałem, to na jakby to panu powiedzieć, na składce zdrowotnej pan nie zyskał, bo ona została zachowana, ale zyskał pan na kwocie wolnej od podatku. Dobrze, to panie premierze, cieszę się, że im zyskałem. Im mniej ktoś zarabia, tym zyskał więcej. To panie premierze, to jeszcze jedno, bo porozmawiajmy, może obiecałem, że będziemy rozmawiać o cenach nawozów i to jest coś, co powinno panu spędzać sens powiek, a nie baśnie na temat dobroczynnych skutków Polskiego Ładu. No, no to pan redaktor próbował taką dyskusję wprowadzić. Nie, panie premierze, zapraszając mnie, 3/4 rozmowy jest pan mamy. Jest wicepremierem tego rządu. No tak, ale nie unikam jest pan tego tematu. Jest wicepremierem tego rządu i to w dodatku był pan, przypomnę panu, bo może pan już zapomniał, pan tyle stanowisk obejmował ministerialnych, że mógł pan zapomnieć. Pan był szefem Komitetu Ekonomicznego, Komitetu Społecznego, tak to się nazywało? Ja byłem... ekonomiczny, społeczny? W momencie to był Komitet Ekonomiczny, ale to, no właśnie, jest, to było wiele lat temu, tak, natomiast tak. W momencie wprowadzania Polskiego Ładu byłem szefem Komisji to Finansów Publicznych. To, wiem, wiem, tak. Bo to był chwilowy moment, kiedy pan nie był ministrem. Tak. Były też i takie czasy dziwne, kiedy Henryk Kowalczyk nie był w rządzie, ale teraz znowu pan wrócił. Coś stałego musi być w przyrodzie. Ale to wróćmy do rozmowy jednak bardziej tej, która mnie dotyczy. O, czy i obecnej chwili. No dobrze, ale to cena nawozów ma gigantyczny wpływ na wszystko, no bo jeżeli nawozy są na przykład, jeżeli gaz jest najważniejszą częścią ceny nawozów, gaz podrożał, nawozy podrożały kilkukrotnie. Niektórzy mówią, tak. Kilkukrotnie. I to nawet jak myśmy się spotykali, to dawałem panu przykłady chyba Polifoski, która podrożała 3-krotnie, ale teraz słyszymy, że, nie, to, że już dużo więcej niż 3 razy. Tak, od mniej więcej od listopada do stycznia to cena wzrosła około 2,5-krotnie, głównie nawozów azotowych i tu zgadzamy się z tą diagnozą, bo to, jest, to są oczywiste rzeczy. Wzrosło to kilkakrotnie. Teraz jest to już ponad 4-krotnie, niestety. I nadal rośnie. Nadal rośnie. Okres wojenny to tylko zdynamizował ten wzrost cen, niestety, no dobrze, bo i cena gazu rośnie. Czy to dofinansowanie, bo wy będziecie dawać 500 zł na hektar, ale to tylko do 50 hektarów, czyli tym no, mniejszym rolnikom. I średnim. No średnim, no dobrze. Nie będziemy, do 50 hektarów można dostać 500 zł za hektar, tak? Tak. I oczywiście pokazując... Można dostać 25 tysięcy złotych. Dobrze liczę? Do hektara? No nie, maksymalnie nie do hektara. Do hektara 500 zł. A, i, czyli razem, hektarów, razy 50 hektarów. Jeżeli tak. Ma pan aż tyle... Dobrze pan liczy, panie redaktorze. Przepraszam, czyli ja to pan uczył matematyki. No, ale dobrze pan liczy, tak. No 25 tysięcy jest maksymalną potencjalną kompensacją. I to pana zdaniem zrekompensuje rolnikom podwyżki cen nawozów. To wszystko zależy od tego, kiedy kupowali, bo w różnym okresie czasu kupowali. Panie premierze, ale Jerzy sam pan przed chwilą powiedział, że te ceny nadal rosną. Ale jeżeli... ja nie mówię, że zrekompensuję wszystko. Niestety tego nie twierdzę.
Bo jeśli ktoś kupi wszystkie nawozy teraz, to absolutnie nie zrekompensuje. Ale będzie musiał kupować nawozy teraz, bo nawet jeżeli ma za zeszły... Ale część rolników kupiła wcześniej, i ma, więc przepłaciła, ale... tak to nazwijmy, z powodu zwyżki cen 1500 zł za tonę. Ale teraz część, będzie musiała kupić nawozy na przyszły rok na przykład. No tak, ale my mówimy o sezonie zakupowym obecnym, czyli na ten sezon. Czyli do 15 maja. Do 15 maja chcemy brać pod uwagę. No poczekajmy, no nie możemy mówić o rekompensatach na przyszły rok, panie redaktorze, bo ja nie wiem, ile będą kosztowały nawozy. Panie premierze, dobrze, czy pan może nas zapewnić, że ta tarcza antyinflacyjna, o której mówił premier, że będzie przedłużona, czyli obniżony podatek na paliwo, zniesiony w zasadzie podatek VAT, o tym mówimy, zniesiony podatek VAT na żywność, czy na gaz oraz nawozy, czy to zostanie utrzymane i przedłużone? Znaczy, takie decyzje podejmuje się, jak się kończy ten okres zawieszenia, bo wtedy dopiero widać, czy jest potrzeba przedłużenia tego premier czasu. Już zapowiedział, że to będzie przedłużone. No, jeśli te ceny nie będą spadać, a wygląda na to, że nie przez wojnę spadać. Na Ukrainie nie będą spadać, no to pewnie będzie przedłużone. Ale ja nie chcę mówić o decyzji, bo jej jeszcze nie ma. Dopiero będzie decyzja podjęta. Kiedy będzie? No będzie bliżej końca okresu tego zniżenia. No to koniec maja tak naprawdę. Czyli za miesiąc, za półtora miesiąca się dowiemy, tak? Będziemy obserwować, jak się zachowuje rynek. Prawdopodobnie tak, bo nie ma symptomów obniżenia cen. Czyli, no dobrze, tylko to, co ludzi interesuje, to czy jeśli, bo w końcu kiedyś istnieje taka obawa, to ten VAT wróci do normy. Czy to znowu nie spowoduje kolejnej fali? Wszyscy mamy takie obawy, ale też trzeba mieć nadzieję, że sytuacja też w Ukrainie, jeśli chodzi o wojnę, też może się zakończyć i wtedy może życie wrócić do normy. Jeśli się zakończy wojna na Ukrainie, to czekają nas kolejne wydatki, panie premierze, bo to nie chodzi tylko o, nie wiem, 500 plus dla uchodźców, ale chodzi o poważniejsze wydatki, jak na przykład poważny wzrost wydatków na obronę. Tak, poważny wzrost wydatków na obronę i na to też się przygotowujemy, ale przede wszystkim wracając do cen nawozów i gazu i żywności, bo to wszystko jest powiązane, to ja oczywiście wyrażam wielką nadzieję na to, że jak się uniezależnimy od gazu rosyjskiego, to jest bardzo realne, nie będzie droższy niż teraz. Panie premierze, ale sekundkę. Mamy bezpieczeństwo. Nie tak dalej, jak jakieś dwa tygodnie temu był tutaj Piotr Naimski. Człowiek, który akurat o cenie gazu powinien cokolwiek wiedzieć, bo się tym zajmuje. I on mówił, tak, gaz będzie w Polsce droższy. Będzie droższy dlatego, że nie będziemy kupowali gazu z Rosji, bo nie chcemy zbroić Putina, który napada teraz na Ukrainę, a być może zamarzy mu się atak na Polskę, więc nie będziemy mu kupowali broni, żeby do nas nią później strzelał. To mówi Piotr Naimski. Pan tu przychodzi i opowiada mi, że... Ja nie jestem tego pewien, więc nic nie opowiadam. Ale pan przed chwilą powiedział, że gaz nie będzie droższy. Może być, niekoniecznie może być droższy, bo on jest już w tej chwili bardzo drogi, więc to jest też tak, że jeśli na rynku jakiś nośnik energetyczny... Ale przy całej sympatii, panie premierze, skąd panu do głowy przychodzi, no jeżeli wszyscy eksperci mówią, że gaz będzie niestety droższy? Od obecnego? No, tak. Ja naprawdę nie jestem tego w 100% pewien i nie chciałbym snuć domysłów na przyszłość, bo naprawdę przyszłość jest mocno niepewna. No jeżeli wicepremier rządu mówi, że przyszłość jest niepewna, to znaczy, że trzeba się bać. Nie, wcale nie znaczy, że trzeba się bać, bo może być przyszłość lepsza niż jest obecnie, panie redaktorze, bo też może tak być. Mhm. Ja ufam, że wojna w Ukrainie się skończy. Ale wojna, jeśli się skończy... Dobrze, ale wojna na Ukrainie to jest jedna rzecz. My wszyscy chcielibyśmy, żeby wojna się skończyła jak najszybciej i to skończyła zwycięstwem Ukrainy. O tym w zasadzie nie dyskutujemy, bo to jest oczywiste chyba. Ale to też zmieni również pewne realia ekonomiczne. Panie premierze, kiedy będzie gotowa ustawa obniżająca podatki? Kiedy ona trafi do Sejmu? To nie do mnie to pytanie. Wicepremier rządu nie wie. No, bo przygotowuje ustawę minister finansów, więc... Pan się nie interesuje tym. Nie, no interesuje się tylko nie w szczegółach. Wicepremierem rządu. Ale panie redaktorze, ja mam swoje obowiązki jako minister rolnictwa, więc w fazie przygotowania ustaw za ustawę odpowiada poszczególny resort. Te ustawy później trafiają do
ogólnych, na ogólne posiedzenie rządu. Naprawdę. Mhm. Ja wiem o tym, ale no właśnie, przecież już to zapowiadaliście, premier już to zapowiedział. Myślałem, że panu powiedział. Heniu, mam naprawdę swoje zadania. Dopóki nie trafi na rząd, nie chcę tego komentować. To jest pytanie do ministra finansów. Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, był państwa oraz moim gościem. Bardzo dziękuję, panie premierze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.